zostać wytworzone konstruktywnego pod bramką rywali. Traoré przyjął dość mocny cios. Kwiet, słupek, jeszcze nie koniec, gol! Sasankow, 5-1, to jest już nokaut Górnika Zabrze przez Lechię Gdańsk. Wierna postawa całej linii obrony. Tutaj krótko, po raz kolejny rozegrany rzut rożny. Górnik kryje w strefie. Lechia próbuje grać krótko rzuty rożne, żeby ta strefa się nie ustawiła, ale było mnóstwo czasu, żeby lepiej się ustawić. Zwróć uwagę, wyjść tam, próba grania na skolonego. Kto to jest? To Mariusz Jop, Adam Banaś został zdecydowanie z tyłu, dzięki temu nie było spalonego. No i tutaj Sazankow uderzył, nie była to trudna pozycja, ale jak już przestrzelił przed momentem, też w łatwej pozycji, to tu gdyby nie trafił, nikt by nie miał do niego pretensji. Z woleja uderzy bramkarz bez szans.